Wir wollen zusammen zwei Abschnitte lesen aus Gottes Wort. Wspólnie przeczytajmy dwa urywki ze Słowa Bożego. Der erste aus Johannes 12. Pierwszy to jest z Ewangelii Jana z 12 rozdziału. Die ersten 8 Verse. Od 1 do 8 wiersza. Ewangelia Jana 12 rozdział od 1 do 8 wiersza. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, ten umarły, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Der zweite Abschnitt aus Matthäus 26. Drugi urywek z Ewangelii Mateusza z 26 rozdziału. Vers 6 bis 13. Od wiersza 6 do 13. Mateusza 26 rozdział od 6 do 13 wiersza. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili: na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy to zauważył Jezus, rzekł im: czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Wir haben zwei Abschnitte aus Gottes Wort gelesen. Przeczytaliśmy dwa urywki ze Słowa Bożego, die von derselben Tat, von der gleichen Gelegenheit sprechen. Które opowiadają o tym samym czynie przy tej samej okazji. Und doch zeigen uns beide Abschnitte eine total verschiedene Botschaft. A jednak obydwa urywki przekazują nam całkowicie inne poselstwo czy przekaz. Das zeigt uns, dass wir Begebenheiten in den Evangelien nicht einfach gleichsetzen können. A to nam na to wskazuje, że te wszystkie zdarzenia w Ewangeliach nie możemy tak sobie po prostu na jednym stopniu, na jednym poziomie zrównać. Je nachdem, in welchem Evangelium sie vorkommen. W zależności od tego, w której Ewangelii one są opisane. Wir haben in unserem Lied ja davon gesungen. My w pieśni na początku śpiewaliśmy, dass wir wie Maria zu den Füßen des Herrn Jesus sitzen wollen. Że my chcemy usiąść u stóp Pana Jezusa, tak jak to uczyniła Maria. Eine solche Gelegenheit finden wir in Johannes 12. Taką okazję znajdujemy właśnie w Ewangelii Jana 12 rozdział. Wenn Maria in Vers 3 die Füße des Herrn Jesus gesalbt hat. Gdy Maria, tutaj jak czytaliśmy w trzecim wierszu, namaściła te stopy Pana Jezusa, nogi Pana Jezusa. Dann doch wohl nur in einer Haltung, dass sie zu den Füßen des Herrn war. To z całą pewnością w takim nastawieniu, że była przecież u nóg Pana Jezusa. Das ist unser Platz.
Bo takie jest właśnie nasze miejsce. Und zwar egal, ob wir reden oder ob wir zuhören. I to obojętnie, czy my mówimy, czy my przysłuchujemy się. Aber um diese Tat, die Maria hier vollbracht hat, tun zu können. Ale aby wykonać ten czyn, który tutaj Maria dokonała, gibt es Voraussetzungen. Konieczne są warunki początkowe. In Lukas 12, in dem letzten Abschnitt. W Łukasza w 12 rozdziale możemy przeczytać w ostatnim urywku. Nein, Lukas 10. Przepraszam, w Łukasza 10 rozdział. Da finden wir Maria das erste Mal zu den Füßen des Herrn. Możemy zauważyć tutaj po raz pierwszy opisaną Marię u stóp Pana Jezusa. In Vers 39 heißt es von ihr. I w wierszu 39 możemy o niej przeczytać, dass Maria sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Maria, która usiadła u nóg Pana, słuchała jego słowa. Wir sehen also, dass sie einerseits gedient hat. A więc widzimy, że ona z jednej strony usługiwała. Denn es heißt, dass sie sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte. Ale również widzimy, że tak jak tu jest napisane, również zasiadła u stóp Pana Jezusa. Aber dass sie dann auch erkannte, i ona to również poznała, was das wichtige, das gute Teil war, jaką jest ta ważna i dobra cząstka, von dem der Herr Jesus in Vers 42 spricht, o której to cząstce Pan Jezus w tym 42 wierszu mówi. Nämlich dem Herrn Jesus zuzuhören. Mianowicie przysłuchiwać się temu, co mówi Pan Jezus. Wenn wir irgendetwas für den Herrn Jesus tun wollen, jeżeli my chcemy uczynić cokolwiek dla Pana Jezusa, und das willst du doch, oder? I ty na pewno tego chcesz, nieprawdaż? Das will jeder erlöste. Aby każdy odkupiony, denn der Herr Jesus hat uns erlöst, damit wir für ihn tätig werden. Bo przecież Pan Jezus nas odkupił po to, abyśmy działali dla Niego. Jedenfalls auch deshalb. W każdym bądź razie również działali. Dann ist das erste, was wir tun müssen, to pierwszą rzeczą, którą musimy uczynić, uns zu den Füßen des Herrn Jesus niederzusetzen, to właśnie zasiąść u nóg Pana Jezusa, um seinem Wort zuzuhören, aby przysłuchiwać się Jego Słowu. Was wollen wir denn tun, co chcielibyśmy uczynić, wenn wir gar nicht wissen, gdybyśmy w ogóle nie wiedzieli, was die Gedanken des Herrn sind. Jakie w ogóle są myśli Pana. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir zuerst einmal zuhören. I to dlatego jest tak bardzo decydujące, abyśmy najpierw przysłuchiwali się. Und das wollen wir tun. I chcemy tak czynić. Das tun wir dadurch, dass wir sein Wort lesen. A będziemy to czynili przez czytanie Słowa Bożego. Das tun wir zweitens dadurch, a po drugie będziemy też i to czynili przez, dass wir in den Zusammenkünften seinem Wort zuhören. Że będziemy przysłuchiwali się w zgromadzeniach Jego Słowu. Und die Zusammenkünfte haben von ihrem Charakter her die Botschaft an Gläubige. A te zgromadzenia w swoim charakterze mają właśnie przekazywać poselstwo dla wierzących. Ich spreche jetzt von dem Zusammenkommen hier nach 1. Korinther 14, wie in dem Augenblick jetzt. Ja mówię właśnie o tym zgromadzeniu zgodnie z pierwszym listem do Koryntian, 14 rozdział, tak jak to teraz w tej chwili właśnie my możemy doświadczać. Ale również w ten sam sposób, jeżeli chodzi o rozważanie Słowa Bożego w te dni tygodnia. 1. Korinther 14 macht ganz deutlich, dass es um eine Botschaft geht für Gläubige. W pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, tam wyraźnie jest to widoczne, że chodzi w pierwszym rzędzie o poselstwo skierowane dla wierzących. Damit wir unser Leben in einer Weise führen, dass Gott geehrt wird. Abyśmy nasze życie prowadzili w taki sposób, w którym to Bóg byłby uczczony. Und Menschen durch unser Leben und durch unsere Worte gerettet werden. A ludzie, aby byli zbawieni przez nasze słowa. Dann finden wir aber eine zweite Gelegenheit, wo Maria zu den Füßen des Herrn Jesus war. Ale również i możemy znaleźć zapisaną, opisaną drugą okoliczność, w której Maria znalazła się u stóp Pana. In Johannes 11. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale. Und
Ich zweifle nicht, dass diese drei Stellen, Lukas 10, Johannes 11, Johannes 12, in einem geistlichen Zusammenhang stehen. Właśnie te opisane w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, Jana 11 rozdział i Jana 12 rozdział, że wszystkie w duchowy sposób się łączą. Wenn wir das Wort gehört haben des Herrn Jesus, gdy my słyszeliśmy słowo Pana Jezusa, wenn wir von ihm gelernt haben, gdy żeśmy mogli się od Niego nauczyć, dann möchte der Herr, dass wir das in unserem täglichen Leben auch verwirklichen. To Pan też chciałby tego, abyśmy w naszym codziennym życiu to urzeczywistniali. Man könnte auch sagen, dass man Lebenserfahrungen mit dem Herrn Jesus macht. Można by powiedzieć, abyśmy właśnie w naszym codziennym życiu poczynili takie doświadczenia miłości z Panem Jezusem. Das ist Johannes 11. Taki jest właśnie ten urywek z Jana 11 rozdziału. Da war der Bruder von Maria gestorben, Lazarus. Tam był ten Łazarz, brat Marii, który zmarł. Was tut man dann? Co wtedy się czyni? Wir haben keine Kraft in uns selbst, haben wir gestern gesehen. Wczoraj mogliśmy to oglądać, że sami w sobie nie mamy swojej siły. Wir haben auch keine Weisheit in uns selbst. Również i sami w sobie nie mamy mądrości. Aber wir haben das Wort des Herrn. Ale my posiadamy słowo Pana. Und wir haben seine Person. I my mamy również Jego osobę. Zu ihm können wir gehen. I to do Niego możemy iść. Und zwar jederzeit. A to mianowicie na każdą chwilkę. Aber wenn wir sein Wort verwirklichen wollen, ale jeżeli chcemy urzeczywistniać to, co jest w Jego Słowie zapisane, dann müssen wir unter anderem lernen, to musimy między innymi nauczyć się tego, Geduld zu haben, aby wykazać się cierpliwością, auszuharren in schwierigen Lebensumständen, wytrwać w trudnych okolicznościach życiowych. Das musste Maria lernen. I tego musiała się Maria też nauczyć. Maria war nicht so geistlich, Maria nie była taka duchowa, dass sie keine menschlichen Empfindungen mehr gehabt hätte. Jakoby nie miała już żadnych ludzkich uczuć już. Das wäre nämlich vollkommen ungeistlich gewesen. A przeciwnie, byłoby to całkowicie nieduchowe. Niemand sollte glauben, niech nikt nie myśli, wenn man geistlich und geistlicher wird, jeżeli ktoś bywa już duchowy i coraz to bardziej duchowy, dass dann das natürliche keine Rolle mehr spielt, że to, co jest naturalne, nie miałoby już mieć żadnego znaczenia. Die Briefe, die uns zu der höchsten geistlichen Höhe bringen, te listy, które nas wynoszą na największe duchowe wyżyny, der Epheser und der Kolosserbrief, list do Efezjan i list do Kolosan, sie zeigen uns, dass wir gerade in den irdischen und natürlichen Beziehungen dieses Christentum ausleben sollen. To wskazują, że w tych naszych naturalnych, życiowych okolicznościach możemy właśnie te chrześcijańskie nastawienie okazywać. Maria hatte Empfindungen, was den Tod ihres Bruders betrifft. Maria miała swoje własne uczucia dotyczące śmierci jej brata. Und da erlebt sie den Herrn Jesus. Und da in dieser Situation erlebt sie den Herrn Jesus. I w takiej sytuacji ona również też w pełni przeżywała spotkanie z Panem Jezusem. Mit ihrer Bitte, mit ihrem Gebet geht sie an den einzig richtigen Ort. I ona ze swoją modlitwą, ze swoją prośbą zwróciła się do tego jedynego, najwłaściwszego miejsca. Zu dem Herrn Jesus selbst. Osobiście do Pana Jezusa. Anders auch da als ihre Schwester Martha. Inaczej niż jej siostra Marta, ist sie jemand, jest ona właśnie taką osobą, der dem Herrn das Leid sagt, która Panu swojemu swoje cierpienie opowiedziała, aber dann das Leid bei dem Herrn lässt. Ale również i to cierpienie zostawiła u Pana. Und der Herr kommt ihr zur Hilfe. A Pan wyszedł jej z pomocą naprzeciw. Wer zu den Füßen des Herrn Jesus sein Leben führt, kto prowadzi swoje życie u stóp Pana Jezusa, und wir verstehen, dass damit gemeint ist, i na pewno dobrze rozumiemy, co ma to słowo, jakie ma znaczenie, eine Haltung zu haben, że tu chodzi o nasze nastawienie, abyśmy byli uniżeni u stóp Pana, der wird den Herrn erleben in seinem persönlichen täglichen Leben. Taki człowiek będzie w swoim codziennym, osobistym życiu przeżywał właśnie samego Pana. Wir erwarten nicht solche Wunder, wie Maria sie hier erlebte.
My nie oczekujemy na takie cuda, jakiego mogła doświadczyć tutaj Maria. Aber wir können dann auf den Herrn uns verlassen. Ale my możemy się właśnie całkowicie oddać Panu i Jemu zaufać. Dass er in unser Leben hineinkommt. Aby On w nasze życie wszedł. So wie das der Apostel Paulus auch in seiner Gefangenschaft erlebt hatte. Dokładnie tak, jak też to doświadczył apostoł Paweł w trakcie jego uwięzienia. Das lesen wir einmal nicht, dass der Herr ihm beistand. Nieraz czytamy, że właśnie Pan stanął przy mnie. Sondern dass der Herr bei ihm stand. Tylko czytamy, że Pan przy nim stał. Der kam wirklich zu dem Apostel Paulus in diese Umstände hinein. On rzeczywiście przyszedł do apostoła Pawła, do wnętrza tych okoliczności, w których on się znajdował. Wenn wir dann das Wort kennen und zu verwirklichen suchen, jeżeli my słowo znamy i staramy się je urzeczywistniać, und diese Beziehung durch das Gebet mit ihm pflegen, i ten związek w modlitwie będziemy razem z nim pielęgnować, dann werden wir zu dem geführt, was wir in Johannes 12 dann vor uns haben. To wtedy będziemy doprowadzeni do tego, co możemy znaleźć w tym przeczytanym urywku z Jana 12 rozdziału. Der Jesus kam nach Betanien. Gdy czytaliśmy, że Pan Jezus przyszedł do Betanii, 6 Tage vor dem Passa, na 6 dni przed Paschą, und soweit ich das in Erinnerung habe, ist nur Johannes in diesem Punkt chronologisch. I na ile sobie to przypominam, to w tym względzie tylko Jan tutaj wszystko chronologicznie podaje. Selbst Markus stellt das da, als ob das viel später geschehen wäre. Nawet Marek przedstawia to tak, jak gdyby to zdarzenie odbyło się znacznie później. Aber hier zeigt uns der Geist Gottes durch Johannes. Ale tutaj Duch Boży pokazuje nam przez Jana 6 Tage vor dem Tod des Herrn Jesus. 6 dni przed śmiercią Pana Jezusa. Und da war er bei denen, die ihn liebten. Pan znalazł się wśród tych, którzy go miłowali. Was ist das für eine Gesellschaft? Cóż to za społeczność albo towarzystwo, do którego on przyszedł? Da finden wir Lazarus. Tam znajdziemy Łazarza. Da finden wir Maria. Znajdziemy tam Marię. Da finden wir Martha. Znajdziemy Martę. Und wir finden vor allen Dingen den Herrn Jesus. I przede wszystkim znajdziemy tutaj Pana Jezusa. Das ist die Gesellschaft, die es auch heute noch gibt, geistlicherweise. Jest to taka społeczność, która istnieje w duchowy sposób po dziś dzień. Da sind solche, die wie Lazarus aus den Toten auferweckt worden sind. To są tacy, którzy jak Łazarz zostali z martwych zbudzeni. Sie haben ihren Platz. Oni mają swoje własne miejsce. Da, wo der Herr Jesus ist. Tam, gdzie jest Pan Jezus. Mit ihnen möchte er Gemeinschaft pflegen. To właśnie z nimi on chciałby dalej kontynuować społeczność. Das heißt ausdrücklich, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Wyraźnie jest tutaj napisane, a Łazarz był jednym z tych, którzy razem z nim zasiadali, a w zasadzie powinno być leżeli przy stole w tamtejszych czasach. Es ist interessant, dass hier zunächst mal von den Jüngern überhaupt keine Rede ist. Jest to naprawdę interesujące, że na początku tutaj w ogóle nie ma w ogóle mowy o tych uczniach. Weil sie nicht in dieses Bild hineingehören. Dlatego, że oni w ogóle do tego obrazu nie należą. Es geht um solche, die wie Lazarus sind. Tu chodzi o takich, którzy są takimi jak Łazarz. Die eben aus den Toten auferweckt worden sind. Wszyscy tacy, którzy zostali z martwych zbudzeni. Was wird von uns Erlösten der Gnadenzeit gesagt? A co jest powiedziane o nas odkupionych tego obecnego czasu łaski? In Epheser 2. W drugim rozdziale listu do Efezjan. Vers 5. Er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Efezjan 2 rozdział 5 wiersz troszkę dalej ożywił wraz z Chrystusem. Und Vers 6 und hat uns mit auferweckt. I 6 wiersz i wraz z nim wzbudził. Das wird auch schon am Ende von Epheser 1 gezeigt. To również jest pokazane pod koniec pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Natürlich sind wir körperlich noch nicht auferstanden.
Naturalnie, jeżeli chodzi o nasze ciała, to my jeszcze te ciała nie mamy zmartwychwstałe. Das wird erst geschehen, wenn der Herr Jesus wiederkommt. To dopiero się stanie, gdy Pan Jezus ponownie przyjdzie. Darauf warten wir. I właśnie na Jego przyjście oczekujemy. Du auch? Czy Ty też oczekujesz? Aber wir sind geistlicherweise heute schon mit Christus auferweckt worden. Ale my w duchowy sposób już razem z Chrystusem jesteśmy zmartwychwzbudzeni. Wir waren tot für Gott. Byliśmy umarłymi dla Boga. Und dann hat Gott uns Leben gegeben. A Bóg podarował nam życie. In den Bereich des Lebens gebracht. I wprowadził nas w ten obszar życia. Und mit Christus auferweckt. Aby razem z Chrystusem zmartwychwzbudzić. So dass wir jetzt dieses Auferstehungsleben, göttliches Leben besitzen dürfen. Abyśmy mogli te życie zmartwychwstałe, boskie życie posiadać. Dieses Leben ist die Grundlage dafür, dass wir Gemeinschaft haben können mit dem Herrn Jesus und mit dem Vater. To właśnie to życie jest podstawą tego, że możemy mieć możemy mieć społeczność z Bogiem przez Pana Jezusa. Die Vergebung der Sünden, so großartig sie ist, würde uns das nicht ermöglichen. Przebaczenie grzechów, nawet wiedząc o tym, jak wielkim ono jest, samo w sobie by nam tego nie umożliwiło. Durch die Vergebung der Sünden ist die Frage der Schuld, die wir haben vor Gott geregelt. Bo przez przebaczenie grzechów została uporządkowana sprawa naszej winy przed Bogiem. Gott würde uns oder wird uns deshalb nicht mehr richten, verurteilen. I to z tego powodu Bóg już nigdy nie będzie nas sądził. Aber um Gemeinschaft haben zu können mit göttlichen Personen. Ale aby mieć społeczność z boskimi osobami, muss ich zu ihnen gebracht werden. Muszę być wprowadzony do nich. Dazu brauche ich ein Leben, das dem ihren entspricht. Dlatego ja potrzebuję życie, które jest odpowiednie do nich. Sicherlich ist das Leben nicht in uns, sondern in Christus. Z pewnością to życie nie jest w nas, tylko jest w Chrystusie. Aber es ist uns geschenkt worden. Ale zostało nam podarowane. Nur aus Gnade. I to tylko z łaski. Und dadurch, dass wir jetzt göttliches Leben haben, i to z tego powodu, że teraz posiadamy boskie życie, Leben aus Gott, życie z Boga, können wir Gemeinschaft haben und pflegen mit dem Vater und mit dem Sohn. Możemy mieć społeczność i możemy ją pielęgnować zarówno z Ojcem, jak i ze Synem. Das, was wir hier in Johannes 12 vor uns haben, to, co mamy teraz przed sobą w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, ist der eigentliche Charakter der christlichen Zeit für eine christliche Gesellschaft. To jest charakter tych chrześcijańskich czasów dla chrześcijańskiej społeczności. Wir sind solche, die mit Christus auferweckt worden sind, um Gemeinschaft zu haben mit ihm. My jesteśmy takimi, którzy zostali razem z Chrystusem zmartwychwzbudzeni, aby mieć społeczność z Nim. Pflegst du das in deinem täglichen Leben? Czy ty pielęgnujesz tą społeczność w twoim codziennym życiu? Gemeinschaft zu haben heißt zunächst mal das gleiche Leben zu besitzen. Mieć społeczność to najpierw oznacza mieć ten sam rodzaj życia. Aber in der praktischen Verwirklichung kommt hinzu. Ale w praktycznym urzeczywistnianiu tego jeszcze do tego musi być dołożone, dass man die gleichen Ziele hat, żebyśmy mieli takie same cele, den gleichen Lebensinhalt, abyśmy mieli taką samą treść życia, die gleiche Freude, tą samą radość, das gleiche, was man ablehnt, te same rzeczy, które się odkłada i odrzuca. Man teilt alles miteinander. Bo dzieli się ze sobą po prostu wszystko. Ist das wahr für mich im Blick auf Christus? Czy to jest prawdą w stosunku co do mnie patrząc na Chrystusa? Kennst du davon etwas im Blick auf dein Leben mit dem Herrn Jesus? Czy znasz coś takiego, jeśli chodzi o twoje życie z Chrystusem? Das ist unser eigentliche christliche Charakter. Taki jest zasadniczy nasz chrześcijański charakter. Dann finden wir Martha. I tutaj też oglądamy Martę. Wir sehen und lesen hier, dass Martha diente, Vers 2. My o tym czytaliśmy, że w wierszu drugim Marta posługiwała. Das war hier natürlich ein äußerer Dienst. Naturalnie to była taka zewnętrzna służba. Aber es spricht von dem geistlichen Dienst, den wir als Christen haben. Ale ona obrazowo wskazuje na tą duchową służbę, którą my jako chrześcijanie wykonujemy. Als solche, die erlöst worden sind durch das Blut des Herrn Jesus. Czyli wszyscy tacy, którzy są odkupieni przez krew Chrystusa.
Und wenn von dem Blut Christi in der Schrift die Rede ist, a jeżeli w piśmie jest mowa o krwi Chrystusowej, dann ist nicht sein materielles Blut gemeint. To nie jest tutaj na myśli jego fizyczna, materialna krew. Zum Beispiel das, was aus der Seite des Herrn floss, als er durch den Hauptmann da durchbohrt wurde. To nie ta krew, która popłynęła z boku Pana Jezusa, gdy został on przebity włócznią setnika. Dass da Wasser und Blut und Wasser herauskamen, war das Zeichen, dass der Tod eingetreten war. To, że wypłynęła tam woda, to był znak, że rzeczywiście nastąpiła śmierć. Damit konnte jeder sehen, es ist der Gestorbene, der da hängt. I każdy mógł po tym poznać, że ten, który tam wisi, to jest człowiek, który zmarł. Nein, Blutvergießen heißt, dass er gestorben ist. Das meint Blutvergießen. Przelanie krwi oznacza, że on zmarł. Das wird ganz deutlich im Alten Testament. To jest dobitnie pokazane w Starym Testamencie. Wer das Blut von einem Menschen oder einem Tier vergossen hat, kto przelał krew jakiegoś człowieka albo jakiegoś zwierzęcia, es wurde von ihm gefordert. To żądano od niego tej krwi. Und damit ist nicht gemeint, wenn jemanden erstochen hat und Blut herauskam. I to nie ma na myśli tego, że jeżeli ktoś kogoś teraz włócznią zabił, że krew wypłynęła. Sondern wenn jemand umgebracht wurde, Leben genommen wurde. Nie, tu chodzi o to, że ktoś został zabity, zabrano mu życie. So haben wir als solche, die erlöst sind, einen geistlichen Dienst. Tak jak my jako odkupieni mamy teraz do wykonania duchową służbę. Der Apostel Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, ich glaube Vers 10. Apostoł Paweł w swoim pierwszym liście, myślę, że to w czwartym rozdziale, w dziesiątym wierszu jest napisane, dass jeder von uns einen Dienst hat. Że każdy z nas ma służbę. Denken wir nicht, dass es irgendwie einzelne, ganz besonders arbeitende Leute gäbe, die Diener wären. Nie myślmy czasem, że tylko jest kilku pojedynczych takich pracowników, którzy są, w którym jest powierzona ta służba. Jeder von uns, jeder von euch hat eine Aufgabe für den Herrn Jesus. Każdy z nas, każdy z was ma zadanie i służbę do wykonania dla Pana Jezusa. Und da muss ich nicht irgendwo hinschauen, der Herr legt die Aufgaben in aller Regel vor meine Füße. I nie muszę gdzieś daleko jej poszukiwać, rozglądać się. Z reguły jest tak, że Pan kładzie tą służbę bezpośrednio przed moimi stopami. Marta diente. Czytaliśmy, Marta posługiwała. Führst du deinen Dienst aus? Czy ty wykonujesz również twoją służbę? Schau nicht auf das, was andere tun. Nie patrz na innych, czy oni wykonują swoją służbę. Versuch dich nicht zu vergleichen mit dem, was andere tun. Nie próbuj siebie też porównywać z innymi, którzy mają wykonywać służbę. Du hast nicht die Aufgabe deines Bruders oder deiner Schwester. Bo ty nie otrzymałeś zadania, które ma spełnić twoja siostra lub twój brat. Und du hast, sondern du hast deine Aufgabe. Nie, ty otrzymałeś twoje zadanie. Und versuche dich nicht zu vergleichen, ob deine Aufgabe größer oder kleiner ist als die des Nachbarn. I nie próbuj również porównywać, czy twoje zadanie jest mniejsze lub większe od twojego sąsiada. Sie ist genau zugemessen für dich. Wiedz, że to zadanie dla ciebie jest dokładnie skrojone na miarę dla ciebie. Und wer weiß besser als der Herr Jesus, was du oder was ich für Aufgaben wahrnehmen sollen? A któż nie będzie wiedział tego lepiej, jak właśnie Pan Jezus, które zadanie jest dla ciebie odpowiednie? Deshalb lasst uns einfach das tun, was der Herr uns deutlich macht. Dlatego chciejmy po prostu czynić to, co Pan nam uświadomił, abyśmy czynili. In Gehorsam und in Treue. I to w posłuszeństwie dla Niego i w wierności. Aber steht dieser Dienst hier im Mittelpunkt? Ale czy ta służba tutaj jest tym centralnym zdarzeniem? Er wird fast im Vorbeigehen erwähnt. Ona tylko jest tak wspomniana. Im Mittelpunkt finden wir hier etwas anderes. Gdyż tutaj w centralnym miejscu znajdujemy coś innego. Das ist das, was Maria tut. A mianowicie to, co uczyniła Maria. Sie nahm ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu. Und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Trzeci wiersz. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami. Aus dem weiteren Verlauf dieses Abschnitts sehen wir. I z dalszego opisu tego zdarzenia możemy dowiedzieć się. Vers 5.
Piąty wiersz. Dass diese Salbe mindestens einen Wert von einem Jahreseinkommen hatte. Że ta maść miała tak ogromną wartość jak zarobek pracownika, który on otrzymuje przez cały rok. Hatte Maria diese Salbe für ihr eigenen Bedarf ihres Begräbnisses gekauft irgendwann? Czy Maria kiedyś tą maść kupiła na potrzeby swojego własnego pogrzebu? Hatte sie sie von Anfang an im Blick auf den Herrn Jesus besorgt? Czy może od samego początku postarała się o tą maść, mając na myśli osobę Pana Jezusa? Wir wissen das nicht und das ist auch nicht entscheidend. My tego nie wiemy, ale to też nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Aber gerade bei dieser Gelegenheit, sechs Tage vor dem Passa. Ale właśnie akurat przy tej okazji, sześć dni przed świętem Paschy, sah sie die Gelegenheit, ihre ganze Wertschätzung dem Herrn Jesus auszudrücken. Ona teraz uważała, że to jest ta odpowiednia chwila, aby wyrazić w stosunku do Pana Jezusa tą największą wartość, jaką ona miała dla Niego. Als Frau hatte sie da nicht sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Jako niewiasta nie miała ona zbyt wielu różnorodnych możliwości okazać to. Sie konnte dem Herrn Jesus nicht einfach um den Hals fallen. Ona nie mogła po prostu Panu Jezusowi paść na szyję. Das wäre vollkommen unangemessen für eine Frau gewesen. Byłoby to całkowicie nie na miejscu w stosunku do niewiasty. Aber das konnte sie tun. Ale to, co zrobiła, to mogła uczynić. Diese Narde zu nehmen und über die Füße des Herrn Jesus auszugießen. Aby wziąć ten maść nardową i namaścić nogi Jezusa. Wir wissen, dass man normalerweise so einen Tropfen von so einer Narde nahm. My wiemy, że zwyczajowo brało się tylko kropelkę takiej maści nardowej. Und damit wäre die ganze Wirkung erzielt worden. I za pomocą jednej kropelki można było osiągnąć już końcowy, całkowity, zamierzony efekt. Aber Maria wollte nicht eine Wirkung erzielen. Ale Maria nie chciała tylko osiągnąć jakiś taki skutek zauważalny. Sie wollte einfach ihr Herz voller Anbetung vor dem Herrn Jesus ausbreiten. Ona chciała po prostu rozpostrzec przed Panem Jezusem swoje całe serce pełne uwielbienia dla Niego. Dafür war ihr nichts zu teuer. I dlatego to dla niej nie było nic zbyt drogie. Etwas Größeres als das wird sie nicht gehabt haben. Bo ona nie posiadała czegoś większego niż to. Und das gibt sie ihm. I to właśnie jemu całkowicie dała. Der Jesus sagt, dass sie das, was sie getan hat, auf den Tag seines Begräbnisses aufbewahrt hatte und dann getan hat. Pan Jezus powiedział, że to, co ona teraz uczyniła, to ona zachowywała aż do dnia jego pogrzebu i teraz to uczyniła. Das zeugt jedenfalls davon, dass sie schon längere Zeit daran gedacht hat. A te słowa świadczą o tym, że ona od dłuższego czasu miała tego rodzaju zamiar. Darüber hinaus sehen wir, dass sie die einzige war. A ponadto możemy zauważyć, że ona właśnie była tą jedyną osobą, die ein Verständnis davon hatte, dass der Herr Jesus jetzt vor seinem Tod stand. Która miała zrozumienie tego, że Pan Jezus właśnie znajdował się krótko przed swoją śmiercią. Die Jünger wollten noch für ihn kämpfen, damit er seine Herrschaft endlich antreten könnte. Uczniowie jeszcze chcieli walczyć, aby w końcu mógł on objąć panowanie, aby oni mieli się dobrze. Andere Frauen kamen zu spät, da war der Herr Jesus schon auferstanden. Inne niewiasty przyszły do grobu za późno, bo Pan Jezus już zmartwychwstał. Ja, Josef und Nikodemus, sie konnten den Herrn Jesus mit Spezereien dort in die Gruft legen. A Józef i Nikodem, oni mogli z tymi przygotowanymi specjalnymi maściami złożyć ciało Pana Jezusa do grobu. Aber wenn man so will, das war keine Ermunterung mehr für den Herrn Jesus. Ale jeżeli chcemy to tak widzieć, to te maści już nie były żadną pociechą dla Pana Jezusa. Da war er schon gestorben. Bo przecież on już zmarł. Aber hier war eine Person. Ale tu mamy przed sobą taką osobę, die hat gespürt, która to czuła, dass der Jesus jetzt kurz vor seinem Tod stand. Że Pan Jezus teraz znajduje się krótko przed swoją śmiercią. Warum war das möglich? Dlaczego było to możliwe? Weil sie ihm zugehört hat.
Dlatego, że ona wcześniej się mu przysłuchiwała. Weil sie nicht wie die Jünger wissen wollte, ob sie größer wäre als die anderen. Bo ona nie tak jak uczniowie nie chciała wiedzieć, kto będzie większy. Sie hatte einfach eine Wertschätzung und geistliche Liebe zu dem Herrn Jesus. Ona po prostu miała serce wypełnione miłością i ogromnym docenianiem wartości Pana Jezusa. Da war kein einziger Mann. Nie było w tym względzie ani jednego mężczyzny, der so ein Mitempfinden mit dem Herrn Jesus hatte. Który miałby tego rodzaju współczucie z Panem Jezusem. Die zwölf, oder sagen wir die elf Jünger, haben dreieinhalb Jahre Zeit gehabt, ihm fast ununterbrochen zuzuhören. Tych 11 uczniów miało prawie 3,5 roku czas, aby cały czas uczyć się od niego. Aber offensichtlich waren sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Ale najwyraźniej oni byli zbyt mocno zajęci samym sobą. Kann das auch sein bei uns? Czy coś takiego może również się i zdarzyć u nas? Dass wir als Brüder, die wir eigentlich die Verantwortung haben, das Wort Gottes auszulegen und weiterzugeben. Że my, bracia, którzy mamy w zasadzie tą odpowiedzialność, aby podawać wykład Słowa Bożego, zu sehr mit uns und unserer Wichtigkeit vielleicht beschäftigt sind. Za bardzo jesteśmy zajęci samym sobą albo zajęci naszą własną ważnością. Und deshalb nicht wie diese eine Frau in die Gedanken des Herrn eingehen. I dlatego nie potrafimy, tak jak ta jedyna niewiasta, wniknąć w głębie myśli Pana Jezusa. Es ist für euch Schwestern eine große Ermunterung. I to dla was, drogie siostry, jest bardzo wielką zachętą. Wenn es um die Anbetung des Vaters und die Anbetung des Herrn Jesus geht. Jeśli chodzi o uwielbienie Ojca i uwielbienie Syna. Und davon spricht diese Szene hier. I właśnie o tym ta scena opowiada. Dann seid ihr nicht nachrangig, dann seid ihr nicht nebensächlich. To wy wiedzcie o tym, że nie jesteście w tym względzie drugorzędowe albo zaniechane, zaniedbane. Die Tatsache, dass ihr euch nicht laut äußert durch ein Gebet oder Vorschlagen eines Liedes. Ten fakt, że nie możecie się wyrażać w publiczny sposób za pomocą pieśni czy modlitwy. Bedeutet in keiner Weise, dass es nicht gerade auch von euch ausgehen soll, die Anbetung des Herrn. W żadnym wypadku nie oznacza, że to akurat od was może wyjść to uwielbienie dla Pana i dla Boga. Anbetende Gebete können auch ohne Worte zu dem Vater und zu dem Herrn Jesus aufsteigen. Te uwielbiające modlitwy mogą również i bez słów wstępować do Ojca i do Pana Jezusa. Und ich hoffe, dass das für uns alle gilt. Ja mam nadzieję, że to jest właśnie faktem w stosunku do nas wszystkich. Dass sich die Anbetung nicht erschöpft in dem, was öffentlich gesagt wird. Właśnie, aby to uwielbienie nie było tylko na tym wyczerpane, co jest na zewnątrz publicznie powiedziane, sondern dass unsere Herzen ganz dabei sind. Ale aby wszystkie serca nasze były zawsze zjednoczone z treścią tego uwielbienia. Keine Frage, der höchste Ausdruck dieser Anbetung findet statt. Bez wątpienia najwyższy wyraz tego uwielbienia odbywa się wtedy, wenn wir versammelt sind zum Gedächtnismahl des Herrn Jesus, wie heute Morgen. Gdy jesteśmy zgromadzeni, tak jak dzisiaj rano, na obchodzenie pamiątki śmierci Pana. Da sind wir als diese Auferstandenen, als diese Lazarusse. Wtedy występujemy jako ci zmartwychwstali, jako ci Łazarzowie. Und da wollen wir dem Vater und dem Herrn Jesus die Anbetung bringen, die er wert und würdig ist. I wtedy chcemy przynieść Ojcu i Panu Jezusowi to uwielbienie, którego On godzien jest. Maria hat das ein Jahreseinkommen gekostet. Marię kosztowało to zarobek całego roku. Was kostet es dich und mich? A co to kosztuje ciebie i mnie? Wir müssen keinen Preis dafür bezahlen. My nie musimy za to ceny zapłacić. Aber sollte uns wenigstens Zeit und Energie kosten. Ale co najmniej powinno nas to kosztować zużyty czas i energia. Was war in der vergangenen Woche? Co było w zeszłym tygodniu? Wie viel Zeit hast du dir genommen für die Person des Herrn Jesus, für sein Werk, für sein Wort? Ile czasu sobie zarezerwowałeś dla Pana Jezusa i rozważania Jego dzieła i Jego słowa?
Wollen wir uns ermutigen und motivieren lassen, es in dieser Woche anders zu machen? Czy nie chcielibyśmy siebie nawzajem teraz zachęcić i zmotywować do tego, żeby od dzisiaj, w następnym tygodniu, już całkowicie inaczej wyglądało w naszym życiu? Uns Zeit zu nehmen für die Person des Herrn Jesus. Abyśmy zarezerwowali sobie czas dla osoby Pana Jezusa. Er ist unsere Anbetung wert. Gdyż On godzien jest naszego uwielbienia. Damit komme ich zu Matthäus 26. I teraz możemy przejść do Ewangelii Mateusza, 26 rozdział. Matthäus 26 zeigt uns, ten rozdział Mateusza pokazuje nam jeweils zwei Abschnitte, die einen gewissen Kontrast zueinander bilden. Dwa urywki, które między sobą są w tak wielkim kontraście. In den ersten zwei Versen lesen wir, w pierwszych dwóch wierszach możemy przeczytać, dass der Jesus sagt, in zwei Tagen soll das Pascha sein und dann würde er sterben. Że za dwa dni będzie Pascha i wtedy on on umrze. Das ist der Ratschluss Gottes. Gdyż takie jest postanowienie Boże. Die Verse 3 bis 5 zeigen, was die Menschen wollen. A wiersze od 3 do 5 pokazują, co chcieli uczynić ludzie. Sie machen auch Pläne, Ratschlüsse. Oni też naradzali się i planowali. Aber solche, die nicht zustande kommen. Ale plany, które nie zrealizowały się. Sie wollten es gerade nicht in Verbindung mit dem Passafest. Oni właśnie tego nie chcieli, aby to stało się w połączeniu z tym świętem Paschy. Aber genau da würde es geschehen. Ale właśnie wiemy, że to stało się w te święto Paschy. In den Versen 6 bis 13 finden wir dann unsere Begebenheit. W wierszach od 6 do 13 mamy opisane nasze zdarzenie, które czytaliśmy. Sie zeigt uns, was Maria für eine Wertschätzung von dem Herrn Jesus hatte. I znowu ten urywek pokazuje, jak bardzo Maria ceniła osobę Pana Jezusa. Dazu stehen die Verse 14 und 15 im Gegensatz. A jakże wielkim odróżnieniem są tutaj wiersze 14 i 15. Da steht, was dieser Verräter für eine Wertschätzung von dem Herrn Jesus hatte. W których jest opisane, jaką ocenę osoby Pana Jezusa miał w swoim sercu zdrajca. Für 30 Silberstücke diesen Sklavenlohn wollte er den Herrn Jesus verraten. On chciał za 30 srebrników za tą cenę niewolnika zdradzić Pana Jezusa. Da stehen diese beiden Personen, Judas und diese Frau, in einem direkten Gegensatz. Tutaj te dwie osoby, Judasz i Maria, są w tak bardzo bliskim kontraście ze sobą postawieni. Man kann dreieinhalb Jahre aufs engste mit dem Herrn Jesus unterwegs gewesen sein. Można być 3,5 roku w tak ścisłej łączności z Panem Jezusem i chodzić po drogach Izraela. Und trotzdem den Herrn Jesus verkaufen. A pomimo tego sprzedać Pana Jezusa. Kann über Jahre mit den Geschwistern gegangen sein. Może ktoś chodzić długie lata razem z wszystkimi wierzącymi. Und doch ewig verloren gehen. A jednak może iść na wieczne potępienie. Wenn man wie Judas keine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus hat. Ktoś taki, kto nie będzie miał tego osobistego związku z Panem Jezusem, jak nie miał też i Judasz. Du musst vor dem Herrn Jesus niederfallen. Ty musisz upaść przed Panem Jezusem. Ich meine innerlich. Mam na myśli tutaj w twoim wnętrzu. Und ihm deine Sünden bekennen. I musisz mu wyznać twoje grzechy. Dich als Sünder anerkennen und sein Werk auf Golgatha annehmen. I przyznać się przed nim, że ty jesteś grzesznikiem i dla siebie samego zaakceptować ważność tego dzieła na krzyżu Golgoty. Nur so wirst du gerettet. Tylko w taki sposób będziesz uratowany. Nur noch kurz zu unserem Abschnitt. I krótko teraz wróćmy do przeczytanego urywku. Es gibt ja Unterschiede zu dem in Johannes 12. Widzimy tutaj różnicę w tym opisie w stosunku do Ewangelii Jana, 12 rozdział. Zum Beispiel lesen wir hier, na przykład tutaj możemy przeczytać, dass sie das Salböl über das Haupt des Herrn ausgoss. Że ona tą kosztowną maść, albo tak jak tu jest napisane, kosztowny olejek, wylała na głowę Pana Jezusa. Hier wird auch nicht gesagt, dass sie dann eben die Füße des Herrn abtrocknete. Tu też nie jest napisane, że ona nogi Pana Jezusa swoimi włosami otarła.
Übrigens eine wunderbare Art und Weise, wie Maria das getan hat. A tak poza tym, to jest naprawdę cudowny sposób, w jaki Maria tutaj to uczyniła. Und sie konnte das tun, weil sie lange Haare hatte. A mogła to uczynić tylko dlatego, że miała długie włosy. Womit sie dem Herrn diesen Dienst erweisen konnte. Którymi ona mogła tego rodzaju służbę właśnie wykonać dla Pana Jezusa. Wir lesen auch nicht, dass der Geruch der Salbe das ganze Haus erfüllte. Tu nie czytamy też o tym, że zapach tej maści wypełnił cały dom. Das ist, wenn gemeinsame Anbetung zu dem Herrn, zu dem Vater aufsteigt. Tak się dzieje, gdy społeczne uwielbienie wstępuje do Ojca. Dann erfüllt das sozusagen das ganze Universum. To ta woń wypełnia cały wszechświat. Dieser Duft, der sich verbindet mit dieser einen einzigartigen Person. Ta woń przyjemna, która łączy się z tą jedyną i jedyną w swym rodzaju osobą. Etwas Größeres gibt es nicht für uns auf dieser Erde. Czegoś większego nie ma tutaj dla nas na tej ziemi. Johannes 4, das ist das, was der Vater sucht. I tak jak czytamy w Jana w 4 rozdziale, to jest właśnie to, czego szuka Ojciec. Vielleicht der Hauptunterschied zwischen den beiden Abschnitten ist, może najgłówniejszą różnicą pomiędzy tymi przeczytanymi urywkami jest to, dass in Matthäus 26 der Name der Frau gar nicht genannt wird. Że tu w Mateusza 26 rozdziale w ogóle nie jest wymienione imię tej niewiasty. Warum? Dlaczego? Weil es hier nicht um Anbetung geht. Gdyż tutaj nie chodzi o uwielbienie. Sondern Gott möchte uns hier etwas anderes lernen. Ale z tego urywku Bóg chce nas nauczyć czegoś innego. Deshalb finden wir hier auch nicht Judas im Vordergrund, sondern die Jünger in Vers 8. I dlatego też i nie znajdujemy tutaj na pierwszym miejscu Judasza, tylko uczniów wymienionych w wierszu 8. Das große Thema von Matthäus ist, den Herrn als König und Jünger im Blick auf Jüngerschaft vorzustellen. Tutaj tematem całej Ewangelii Mateusza jest, aby przedstawić Pana Jezusa jako króla, a wszystkich uczniów w tej służbie uczniowskiej. Wenn du ein Jünger des Herrn Jesus sein möchtest, bo jeżeli ty chcesz być uczniem Pana Jezusa, und jeder Erlöste ist das, i każdy odkupiony jest takim uczniem, dann musst du diesen Abschnitt dir vornehmen. To musisz sobie przywłaszczyć ten urywek. Der Jesus sagt in Vers 13, a Pan Jezus tutaj powiedział w 13 wierszu, wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch davon geredet werden, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Es geht nicht um Maria. Tu nie chodziło właśnie o Marię, sondern es geht um das, was sie getan hat. Ale chodziło tutaj o to, co ona uczyniła. Wenn das Evangelium gepredigt wird auf der Erde, dann wird nicht Maria verkündigt. Jeżeli Ewangelia jest głoszona na ziemi, to nie jest głoszona też i Maria. Sondern da geht es darum, was der Jesus getan hat, dass er gestorben ist. Ale jest głoszone to, co Pan Jezus uczynił i to, że on zmarł. Und dass dieser Tod Auswirkungen hat auf das Leben des Erlösten. I że ta jego śmierć ma skutki działające na życie wszystkich odkupionych. Es gibt kein Evangelium, in dem es heißt, nie ma takiej Ewangelii, w której byłoby powiedziane, glaube an den Herrn Jesus und dann kannst du tun, was du willst. Wierz w Pana Jezusa, a potem możesz robić to, co chcesz. Das Evangelium heißt, glaube an den Herrn Jesus. Ewangelia przeciwnie do tego brzmi tak. Wierz w Pana Jezusa. Und dann gehört dein ganzes Leben dem Herrn. I od tego momentu całe twoje życie będzie należało do Pana. Und das bedeutet, dass du mit allem, was du besitzt, ihm jetzt dienst. A to oznacza, że teraz wszystkim, co ty posiadasz, będziesz jemu służył. Das hat diese Frau getan. I to właśnie uczyniła ta niewiasta. Sie hat ihren Besitz nicht behalten für sich. Ona swoje tego, co ona posiadała, nie zachowała dla siebie samej. Sondern hat ihn ganz dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt. Ale wszystko to, co posiadała, ona w pełni oddała do dyspozycji Pana Jezusa. Das ist, was der Herr Jesus von dir und von mir auch wünscht und fordert. To jest właśnie to, czego życzy sobie Pan Jezus i czego żąda od ciebie i ode mnie. Dass wir mit allem unserem Besitz, abyśmy wszystkim tym, co my posiadamy, sei
sei es materiell, obojętnie czy to rzeczy materialne, sei es seines Fähigkeiten, czy też i umiejętności, sei es eine geistliche Begabung, czy też i dary duchowe, ihm zur Verfügung stehen. Abyśmy to wszystko jemu oddali do dyspozycji. Ich kann nicht sagen, ich möchte das oder jenes tun. Ja nie mogę teraz powiedzieć, chciałbym sobie zrobić to czy tamto. Das hat diese Frau nicht getan. Bo tak właśnie nie uczyniła ta niewiasta. Sie hat alles dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt. Ona wszystko, co posiadała, oddała do dyspozycji Pana Jezusa. Wenn du glücklich sein möchtest. Jeżeli ty chcesz być szczęśliwy. Und wenn du den Herrn Jesus erfreuen möchtest. I jeżeli ty chcesz rozradować Pana Jezusa. Dann kannst du das in deinem Leben so tun wie diese Frau. To możesz to osiągnąć, czyniąc tak, jak uczyniła ta niewiasta. Dir ganz zur Verfügung, singen wir in einem deutschen Lied. Tobie całkowicie stoimy do dyspozycji, śpiewamy w jednej z niemieckich pieśni. Ist das der Wunsch für dein Leben? Czy to jest nasze życzenie na całe nasze życie? So sehen wir auf der einen Seite diesen wunderbaren Platz der Anbetung, den wir vor dem Vater und vor dem Herrn Jesus haben dürfen. I z jednej strony oglądamy te cudowne miejsce uwielbienia, które my możemy zajmować przed Ojcem i przed Synem. Davon ist Maria ein Bild. I tego obrazem jest właśnie Maria. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir zur echter Hingabe für den Herrn Jesus geführt werden. Ale z drugiej strony również jesteśmy prowadzeni przez Pana Jezusa do prawdziwego, szczerego oddania wszystkiego jemu. Davon ist diese Frau ein Bild. I tego obrazem jest ta niewiasta. Und das gehört zu dem Evangelium. I to też należy do Ewangelii. Das Evangelium heißt nicht nur sich zu bekehren. Bo Ewangelia to nie tylko ma to znaczenie nawróćcie się, ale ona ma takie następstwo, że całkowicie się musimy oddać do dyspozycji Pana Jezusa.